To już pewne, będzie basen w Żarowie. Na taką wiadomość żarowianie czekali od dawna. Po wieloletnich staraniach, ale również dzięki wielkiej determinacji oraz zaangażowaniu burmistrza Leszka Michalaka, marszałka województwa dolnośląskiego Jerzego Tutaja, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Izabeli Katarzyny Brzygłockiej oraz radnego sejmiku Marka Dyducha, w Żarowie nareszcie powstanie basen. Warto wspierać działania władz żarowskich, warto pomagać gminie Żarów, bo widać efekty, widać też bardzo dużą determinację władz gminy w osiągnięciu tego, co zamierzają. I tą determinację widać było właśnie przy tym, jak nas namawiano do tego, żeby pomagać w zdobyciu środków na realizację tego obiektu, który wygląda jak w przysłowiowej piosence, jak ścielisko, ale będzie San Francisco, więc ja życzę, żeby tu było San Francisco, żeby udało się zrealizować ten basen. Na pewno się uda i jeszcze wiele inwestycji, które są w zamiarach władz Żarowa, a że mają takie zamiary, żeby Żarów piękniał i mieszkańcom żyło się lepiej, no to o tym nie muszę nikogo przekonywać. Jest już pozytywna decyzja w tej sprawie, gotowy jest projekt i są pieniądze przeznaczone na realizację tej długo wyczekiwanej przez wszystkich mieszkańców inwestycji. Dziecko będzie pływało, nauczymy pływać i będzie miał prosty kręgosłup. I połknie tego bakcyla, tego sportu, bo wiecie, tylko przez tą, dzięki Wam także, przez to boisko, przez orliki, przez halę sportową i basen, to już nie będzie miało dziecko wyjścia, to nie musi być sportowe. Po latach braku współpracy z poszczególnymi różnymi zarządami można powiedzieć, że wreszcie dzisiaj Żarów ma dobrą pasę. Dzięki fantastycznym posłom takim jak Kasia Brzygłocka i dzięki właśnie ludziom, którzy dzisiaj nas reprezentują tam w Urzędzie Marszałkowskim. Ale w tej chwili chyba nie ma takiego obłożenia okolicy jak w Żarowie. I zarówno na kątem wynajmu, jak i też imprez, które organizujemy. Także myślę, że z basenem będzie, mam nadzieję, podobnie. Patrząc na te piękne obiekty, te, które mamy, te, które zostaną tutaj, ta ostatnia część sportowa zostanie wybudowana. Jestem pełen podziwu dla tych, którzy z taką determinacją do tego dążyli. To jest decyzja z ostatniego wtorku Zarządu Województwa. Zarząd ma możliwość decydowania o rozdziale środków finansowych, które pochodzą z totalizatora sportowego. No i w tym roku największą inwestycją na Dolnym Śląsku, nową, będzie właśnie basen w Żarowie. Ten basen, na który czekamy już tak długo. Ale chcę powiedzieć, że to nie jest tak jednoznaczne, jak odbiera się w Żarowie na gremium, które decyduje o tym, bo tych próśb, tych sytuacji takich trudnych, złożonych jest więcej. Więc ja muszę przyznać, że do ostatniego momentu byłem pełen niepokoju i takiej niepewności. No i tutaj wszystko się skończyło dobrze. Teraz będę przyglądał się, monitorował, żeby wykonawca, żeby te harmonogramy były dotrzymane. Teraz trzeba będzie tylko wypatrywać szczęśliwego finału, a ten ma nastąpić za niecałe 2 lata. Chcę powiedzieć tak, że dzisiaj to zostało już bardzo tak dobrze wypowiedziane, że te wizyty pana burmistrza we Wrocławiu, ja nie potrafię powiedzieć ile, ale czasem miałem wrażenie, że kilka razy w tygodniu, no to jest ta siła sprawcza, bardzo ważna determinacja, kiedy nad każdym szczegółem, również tego z kim rozmawiać, o czym przekonywaniem tych, którzy decydują o tym, to było bardzo ważne. Jak zawsze dzwoniłem, to zawsze był szybki odbiór, zawsze szybka reakcja, mailem argumenty na różnym poziomie podejmowania decyzji, również w dniu, kiedy ostatecznie ręce szły do góry. Wtedy też ta bezpośrednia łączność z panem burmistrzem zadecydowała, że dzisiaj mamy sukces. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o pełnym dofinansowaniu budowy projektu kompleksu basenowego w Żarowie. Uchwałę przyznającą gminie Żarów 2,5 miliona złotych dofinansowania w piątek 25 kwietnia na ręce burmistrza Żarowa przekazał Jerzy Tutaj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Oznacza to, że najprawdopodobniej już w czerwcu ruszą pierwsze prace budowlane.
To jest inwestycja, która jest już pełnoletnia, bo jej początki to jest 1996 rok. Dokumentacja techniczna, pierwsze prace związane z przygotowaniem, z uzbrojeniem terenu, to jest listopad, grudzień 1996 roku. Potem przez 2 lata realizacja rozpoczęta równoległa razem z gimnazjum. Gimnazjum służy już dzieciom ponad 10 lat. Jestem przekonany, że w czerwcu powinny rozpocząć się pierwsze prace budowlane. I to, co ważne, to, co będziemy obserwowali na co dzień. Od czerwca do grudnia, jak pogoda nie pozwoli, do listopada, przerób przewidziany zgodnie z podpisaną umową na ten rok to jest 1 900 000. Na co to pozwoli? Przede wszystkim na wyciągnięcie całości murów, na przykrycie obiektu dachem i na zabezpieczenie tej niecki, która jest tutaj za mną, która powstała już 18-17 lat temu. Gotowy projekt obejmuje budowę basenu na kwotę ponad 9 milionów złotych, z czego wsparcie unijne to kwota 2,5 miliona złotych. Pozostałą część kosztów gmina pokryje ze swojego budżetu. Jestem przekonany, że to, co się wydarzyło, pozwala mi na powiedzenie jednoznacznie tak. Rzeczywiście to, co zabiegaliśmy przez lata, czyli pozyskanie funduszy umożliwiających nam realizację basenu z jednej strony, z drugiej strony doprowadzenie gminy do sytuacji gospodarczej, w której jesteśmy w stanie pociągnąć tę inwestycję, pozwala na takie jednoznaczne powiedzenie z pełnym przekonaniem. Tak, ten basen będzie. Co prawda jeszcze chwilkę musimy zaczekać, bo czas realizacji zgodnie z zasadami totalizatora sportowego, skąd ta de facto pochodzi dotacja, to jest okres przynajmniej 20 miesięcy, czyli pierwsze miesiące 2016 roku. Jest to termin, w którym myślę, że wszyscy będziemy mogli już korzystać z obiektu. Pływalnia ma być obiektem sportowo-rekreacyjnym. Zgodnie z projektem, hala basenowa wyposażona zostanie w betonową nieckę o długości 25 metrów, brodzik i inne atrakcje dla dzieci oraz 3-metrową wannę spa, która zaopatrzona zostanie w dyszę masażu wodnego i powietrznego. Już dziś na samą myśl o nowym basenie cieszą się nie tylko najmłodsi, ale również seniorzy z Żarowskiego Uniwersytetu III wieku, którzy do tej pory takie wyjazdy na basen musieli sobie organizować do sąsiednich miejscowości. Jeżeli na najbliższym spotkaniu przekażę, że to na pewno ruszy, podejrzewam, że będzie wiele radości na twarzach i będziemy się cieszyć. Także bardzo, bardzo dziękuję.